Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja jestem Asia Joanna The Siren i zapraszam Was dzisiaj na wrap-up. Tym razem omówimy sobie po dwie książki i będziemy omawiały książki, które czytałyśmy w sierpniu i właśnie tutaj połówki września. Pierwszą książką, o której ja bym chciała Wam opowiedzieć, jest Jeśli jutro nie nadejdzie, czyli książka o pętli czasowej. Mamy tutaj Clarka, który od 309 dni przeżywa ten sam poniedziałek. Codziennie rano idzie do szkoły, idzie na terapię, kłóci się z mamą, przygotowuje tort dla swojej siostry, po czym o 23:16 cały świat się resetuje i on znowu budzi się o 7:15, kiedy to miał wstać do szkoły. Aż rutyna jest naprawdę niezmienna i Clark powoli traci siebie i czuje, że coraz słabiej pamięta wydarzenia, które były przed tym jego utknięciem w pętli czasu, coraz słabiej pamięta swoje wczoraj, aż pewnego dnia do jego klasy przychodzi zupełnie nowy chłopak, czyli coś, co w pętli czasu nie powinno mieć miejsca i Clark zdecyduje się za nim podążać. I ja Wam muszę powiedzieć, że ta książka jest książką, na którą zwróciłam uwagę, jak już miała premierę w maju. I jest też moim takim zaskoczeniem tego roku, bo nie spodziewałam się po niej absolutnie tego. Zachwyciła mnie, absolutnie mnie zachwyciła i też już po opiniach innych ludzi z Bookstagrama, innych twórców, którzy czytali tę książkę i się nią zachwycali i naprawdę zbierała pozytywne opinie, sprawiło to, że byłam jej ciekawa i miałam takie okej, dobra, spróbujmy i dlatego też tutaj dziękuję Odysei za egzemplarz do recenzji, bo pochłonęłam tą książkę jadąc z Polą do Pragi. Pochłonęłam ją dosłownie w drodze do i zwracając do Pragi skończyłam ją na dwa razy i żałuję, że musiałam się oderwać, bo ta książka ma świetny potencjał na to, że czytać ją na raz i jest moim zdaniem taką idealną w ogóle pozycję na maratony albo zastoje czytelnicze, bo pomimo tego, że przeżywamy ten sam dzień, to jest on tak, ja nie jestem w ogóle fanką motywów pętli czasowych. A tutaj to zostało świetnie ograne. Mimo tego, że przeżywamy ten sam dzień, to on jest na tyle fajnie ograny i na tyle się zmienia, że nie sposób jest po prostu nie kibicować Clarkowi, kiedy on nawiązuje przyjaźnie, poznaje nowych ludzi, a przede wszystkim próbuje wydostać się z pętli czasu. Bardzo podobało mi się, jak tutaj jest wyjaśniona zasada działania pętli i dlaczego to się wszystko stało, ale też niezwykle mi się spodobało, jaki wpływ na psychikę Clarka miał pobyt w pętli czasu, jak on stopniowo dosłownie szalał, że tak powiem, i tracił siebie, ale też jak on stopniowo zapominał o tym, co było przed pętlą czasu, bo te wspomnienia dla niego, no to nie był jeden dzień temu, to było 300 ileś iteracji pętli. Dlatego bardzo mi się to podobało i myślę, że po tej książce dam szansę jeszcze innym powieściom z pętlą czasu. Sama relacja Clarka z Bo, albo Bu, nie jestem pewna, jakby miała imię tego bohatera, więc wiecie, o kogo mi chodzi. Nie była aż tak widoczna tutaj, nie myślałam, że będzie większą częścią tej fabuły, że będzie jakoś bardziej się, że ona będzie bardziej integralną częścią właśnie wtedy, kiedy Clark poznaje Bo, ale jednak tak nie było, ale też nie było to w czymś, co by mi przeszkadzało, że było mniej tego romansu. Fajne było to, że skupiliśmy się w pełni na Clarku i tym, jak on próbował, na jego emocjach, na jego uczuciach, na jego psychice i jego próbach właśnie wyjścia, jak już dostał narzędzia do działania, co zrobił z tym dalej. No i też po prostu wszystko tutaj naprawdę świetnie dla mnie zagrało. Chciałabym sobie sprawdzić jeszcze jakieś inne książki może tego autora, bo tutaj naprawdę zrobił świetną robotę i oceniłam ją na 4,25 gwiazdki i naprawdę Wam polecam i myślę, że będę ją Wam polecała przy wielu innych okazjach, bo ta książka jest naprawdę po prostu świetna. Cześć wszystkim, z tej strony Patrycja Buksofiów i czas na moje książki przeczytane w ubiegłym miesiącu, czyli w sierpniu i w połowie września. Właściwie to z września nie mam żadnej książki, bo jeszcze żadnej nie skończyłam, nie licząc tych, które właśnie czytałam podczas naszego maratonu. Więc z racji tego, że wakacje dobiegły końca, stwierdziłam, że zamieszczę jeszcze tutaj takie malutkie podsumowanie wakacji. Podliczyłam na moim Goodreadsie, jeśli chcecie mojego Goodreadsa, to nazwa taka sama jak na Instagramie, Booksofiów z kropkami. Podliczyłam, że przeczytałam 14 książek podczas wakacji. W sumie 14, chyba 15 łącznie z House of Hollow, czyli książką, którą czytałam pod patronat i tutaj też zaraz o tym jeszcze opowiem, bo będę właśnie o niej tutaj więcej opowiadać w tym filmie, także to w dalszej części. Ale jeśli chodzi o takie top książki tych wakacji, które miały premierę na przykład też podczas tych wakacji, to mam tutaj swoje top 3.
I na miejscu pierwszym na pewno będzie Lato złamanych zasad, które czytałam w czerwcu i to była zdecydowanie najlepsza wakacyjna książka, jaką czytałam. Na miejscu drugim weźmie Dech i policz do 10, które również bardzo mi się podobało i niewiele do tych 5 gwiazdek zabrakło. A na miejscu trzecim Monday nie przyjdzie, o której teraz w sumie Wam tutaj postanowiłam opowiedzieć z racji tego, że minął już ponad miesiąc od jej skończenia. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby też trochę porozmawiać już po czasie o niej, jak te emocje, wiecie, opadły, bo ja ją recenzowałam tutaj u nas na kanale w filmie z czytania właśnie tego TBR-u naszego całorocznego, ale wtedy to było takie bardzo, bardzo chaotyczne te moje fragmenty i wiecie, byłam w sumie po samym skończeniu tej książki, jeszcze nie umiałam sobie tych myśli w głowie tak poukładać, a teraz trochę więcej na jej temat powiem. Od razu na wstępie zaznaczam, że Monday nie przyjdzie to książka 16+, która ma przeogromne trigger warnings i to też pisałam w moim poście z recenzją. Cały czas jakby, no ja jestem dosyć wrażliwą osobą, która zwraca na takie rzeczy uwagę i troszkę nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś młodszy ode mnie poniżej tych 16 lat czytał tą książkę z mojego polecenia i po prostu to wszystko tutaj przeżywał, bo moim zdaniem po prostu nie. Nie, nie, nie. Że do pewnego momentu lepiej no nie czytać książek, które aż tak bardzo wpływają na nasze samopoczucie i tak dalej, bo ona faktycznie, ta książka, podczas jej czytania wy macie totalnie inny mood i vibe. W sensie wszystko wam się dosłownie zmienia. Wszystko. Samopoczucie. Nie da się być szczęśliwym i czytać tego typu książkę. Więc zaczynając od początku. Główną bohaterką tej historii jest niby tytułowa Monday, ale tak naprawdę to jej najbliższa przyjaciółka Claudia, która jest narratorką. To właśnie od niej dowiadujemy się o wydarzeniach związanych z Monday. Cała książka dzieli się na kilka jakby takich linii czasowych, przed i po i przed, ileś tam. Są też jeszcze randomowe miesiące. Na początku ciężko jest się ogarnąć, o co z tym wszystkim właściwie chodzi, ale gwarantuję Wam, że gdy poznajemy końcówkę tej książki, no wszystko Wam się ułoży już na prawidłowe miejsce i ja właściwie przewidziałam końcówkę tej książki przed jeszcze tą samą końcówką, jakkolwiek to nie brzmi, no to jest thriller, więc wiadomo, że tutaj pewnych plot twistów na koniec możemy się spodziewać i jakichś takich wszelkich zaskoczeń. No ale tak, wszystko opiera się na tym, że nasza Monday pewnego dnia znika i nikt nie zwraca na to uwagi, tylko Claudia i najbliższa przyjaciółka, która chodziła z nią do klasy i właściwie od zawsze się z nią przyjaźniła, cały czas prosi kogoś o pomoc, żeby ktoś, nie wiem, na przykład jej rodzice pomogli jej szukać tej Monday, albo potem próbuje się dostać do domu rodzinnego od Monday, żeby zobaczyć, no, czy jej tam nie ma i to jest właściwie cały czas, cała ta książka, większość fabuły to jest taka dosyć tutaj droga razem z tą Claudią w poszukiwaniu tej Monday i my dowiadujemy się tutaj pewnych okropnych rzeczy razem z nią. I nie da się tutaj właściwie nic więcej powiedzieć o tej książce, żeby tutaj nic nie zaspoilerować. Nie chcę mówić, jakie tutaj są te triggery, bo właśnie to jest tym kluczem do rozwiązania też tej zagadki. Ale na pewno jest to książka, która dosyć mocno skłania do różnych takich refleksji na takie cięższe tematy, które zdarzają się w dzisiejszych czasach bardzo często i są one powszechne no już od wielu lat i to nie jest żadna tajemnica, że takie rzeczy się dzieją i to jest dosyć no przerażające, dlatego jeszcze raz mówię, że z racji tego, że to jest thriller, to podczas czytania możecie się czuć tak dosyć niekomfortowo. No na pewno nie jest to komfortowa młodzieżówka, jest ona dosyć ciężka. Bardzo jestem teraz ciekawa po jej skończeniu dorosłej od Tiffany Day Jackson, bo wiem, że ona też jest mocna, także myślę, że za jakiś czas, jak będę właśnie chciała taki cięższy kawał, to przeczytam. Warto tutaj też zaznaczyć to, że ona właściwie ma no jakieś 340 stron, a ja po jej skończeniu czułam się, jakbym przeczytała taką cegłę, taką, wiecie, taką książkę, dosłownie kobyłę, bo tyle po prostu takiego zaangażowania mentalnego ta książka ode mnie wymagała. Cześć, z tej strony Pola Madeleine Booklover i ze swojej perspektywy witam się z Wami w tym wrap-upie. Tak jak reszta dziewczyn przygotowałam po dwie książki, o których chciałabym Wam powiedzieć. Właściwie to pierwsza, o której będę do Was tutaj mówić. Jest to seria Students, zaczynająca się od pierwszego tomu, który myślę, że już wielu z Was zna, bo ta seria jest popularna. Klon. Ja jestem ogólnie w połowie trzeciego tomu, czyli z tego co wiem przed ostatniego tomu i jak na razie cały czas słucham tak naprawdę nieprzerwanie, żadnym innym audiobookiem sobie nie zrobiłam przerwy.
bo strasznie ta seria jest wciągająca. Nie będę ukrywać, że te audiobooki się tak naprawdę wciąga, a nie słucha. I dawno tak nie miałam w sumie z żadną książką. Myślę, że jakbym ją czytała, to nie byłoby aż tak dobrze, ale przez to, że słucham, jest... No naprawdę jest wciągająca ta seria. Ogólnie mam tutaj przedstawioną naszą główną bohaterkę Rosie, która przeprowadza się ze Stanów Zjednoczonych do Anglii, gdzie zaczyna studia. Na te studia wykładają pieniądze jej mama oraz jej ojczym. Ona ogólnie nie pochodzi z jakiegoś bogatego domu, w sensie inaczej, jak mieszkała z tatą w Stanach, raczej nie przelewało im się, także to, że jej mama wyłożyła pieniądze, z mama, z którą w sumie nie ma kontaktu już od dawien dawna, wyłożyła te pieniądze, no to jest to dla niej dosyć duża możliwość. Tak naprawdę jej ojczym na to wyłożył, no bo jej mama wzbogaciła się, będąc w związku tak naprawdę z tym mężczyzną. Jadąc do Anglii, ona też jednoczy się ze swoją siostrą Lily, jej siostrą bliźniaczką, i jak przyjeżdża, no to wiecie, wtapia się w to taką śmietankę towarzyską, tą taką bogatą śmietankę towarzyską bogatych dzieci na bogatej uczelni i ogólnie zaczyna studiować prawo. Również oprócz niej to prawo studiuje Zayden, czyli taki love interest w sumie naszej głównej bohaterki, z którym ona no powiedzmy będzie mieć największe zamieszanie w przyszłości, ale także poznajemy naszą całą grupkę bohaterów, z którymi przyjaźni się Lily, a także jej przyrodni brat, i ona się bardzo dobrze w niej odnajduje, pomimo tego, że wiecie, mają jakąś tam różnicę pieniężną. Jak dla mnie, ogólnie te książki są takim guilty pleasure, nie będę ukrywać. W sensie, raczej staram się nie używać tego określenia, ale tak jest. One nie są jakieś najlepsze, one też mają wiele, znaczy zawierają po prostu te książki wiele toksycznych zachowań, zwłaszcza w tej relacji Zayden z Rosie, gdzie no po prostu widzimy taki brak komunikacji, ale jednocześnie też w ogóle toksyczność w swoich działaniach i jednego i drugiego bohatera. No dla mnie to w ogóle momentami czuję, że to jest już przesada, ale nie będę ukrywać, że bawię się przy tym dobrze, jak cokolwiek by nie mówisz. Mam wrażenie, że ten humor, który występuje w ogóle w całej tej serii, jest taki naprawdę przystępny i nie cringe'owy, a mam wrażenie, że rzadko się to zdarza. To jest ogólnie książka polskiej autorki Aleksandry Negrońskiej, także myślę, że może też przez to, że mamy tutaj do czynienia jednak nie mamy do czynienia z żadnym przekładem, tylko faktycznie tekstem, który napisała polska autorka, może dlatego też nie ma cringe'u. No w każdym razie te żarty, no ja bardzo często parskam sobie śmiechem, zwłaszcza, że te książki są dosyć aktualne na teraz i wiecie, na ten na przykład jakieś powiedzonka czy trendy i tak dalej. Także ja się bawię przy tym serio dobrze. Mam w ogóle wrażenie, że ten trzeci tom jak na razie jest najlepszy, jeszcze nie chcę zapeszać, bo może coś się tam wydarzyć, nie wiadomo co, no ale jednak jest ta tendencja wzrostowa i jest coraz lepiej. Ja od siebie polecam, ale uważam, że trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak książka dla 18+, momentami trzeba wyłączyć przy niej mózg, nie do każdego dotrze ten humor, mam wrażenie. Właśnie to też jest taka książka, że jednak myślę, że trzeba być dojrzałym czytelnikiem, żeby te wszystkie toksyczne zachowania jednak wyłapywać i nie brać z tego przykładu, bo no nie jest to nic dobrego. Ja też nie gloryfikuję tutaj naszego głównego bohatera Zaydena, bo ja nie uważam, że to jest dobry człowiek. W sensie ma swoje przebłyski, ale w większości jego zachowań wobec Rosie jest jednak toksyczny i zaborczy i no nie jest jakiś to mój ulubiony, wiecie, książkowy chłop, tak szczerze mówiąc. Częściej mam takie, że mam dość Zayden, no i też tu mamy mnóstwo alkoholu, także wiecie, jeśli... Dlatego też w sumie ci dojrzali czytelnicy muszą to czytać, dlatego że no normalnie raczej ludzie, którzy nie mają problemu z alkoholem, nie piją tyle alkoholu. To jest momentami już przesada, bo bohaterowie potrafią codziennie pić non-stop i tak naprawdę każda praktycznie ich konwersacja jest choć pod trochę, jak są trochę pod wpływem alkoholu, także super. I tak, teraz czas na dobre wieści, dlatego że kolejną książką, o której wam opowiem, jest Dom Sióstr Marnotrawnych. I jest to książka, którą objęłam swoim patronatem, będzie to mój drugi patronat w tym roku, zaraz po Arim i Dante i prawdopodobnie no już ostatni, bo 2023 dobiega końca, ale bardzo się z tego powodu cieszę, że w ogóle miałam taką możliwość przeczytać, bo to jest słynny House of Hollow. Ten tytuł przejawiał się już na nawet polskim bookstagramie od
takiego roku, bym powiedziała mniej więcej, i byłam go naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Kiedyś go chciałam czytać po angielsku, bo widziałam, że nie jest długi, ale myślę, że bym poległa, bo jednak tam jest takie słownictwo, że mogłoby być ciężko, ale mamy nasze fenomenalne tłumaczenie od Kai Makowskiej i naprawdę będę Wam jeszcze nieraz tutaj na tym kanale o tej książce teraz przypominać. Ma premierę 11 października tego roku oczywiście. I od razu Wam mówię, że jeśli nie wiecie, co czytać na jesień i chcecie idealną książkę na jesień, która dosłownie jest idealna w każdym aspekcie na jesień i tym bardziej na Halloween, czyli na 31 października, no to już wiecie, co kupić. Musicie kupić House of Hollow. Nie wiem jeszcze, mam tutaj taką jedną uwagę, nie wiem jeszcze, jakie ograniczenie wiekowe narzuci tej książce wydawnictwo, bo to jest ogólnie horror młodzieżowy. I ja Wam powiem, że przed jeszcze zaczęciem czytania Domu Sióstr Marnotrawnych byłam tak trochę nastawiona do tego z dystansem, bo ja też nie byłam pewna, czy ten gatunek mi się do końca spodoba, bo to jednak nie jest gatunek, w którym ja aż tak bardzo siedzę. Czytałam kilka takich horrorów, powiedzmy, albo właśnie thrillerów w tym roku. W tamtym roku czytałam to Wróć przed zmrokiem, ale to akurat jest stricte taki horror już dla dorosłych, bo to Mowa wydaje. I tego się bałam ogólnie. Więc tutaj przy House of Hollow miałam obawy, że ja się będę tego na tyle bać, że albo tej książki nie przeczytam, albo po prostu no, nie będę jej chciała objąć tym patronatem. A ja już w połowie byłam tak zaangażowana w to wszystko i tak wciągnięta w ten świat, że stwierdziłam po prostu, że muszę. Na tej książce musi się pojawić mój znak jakości, po prostu logo Books of Youth musi być, bo napisałam jeszcze polecajkę, by the way, którą może Wam tu przeczytam. Czekajcie. Uwaga, uwaga. Intrygująca i mrożąca krew w żyłach historia, która porywa od samego początku. Podczas czytania byłam jednocześnie oczarowana i przerażona światem stworzonym przez autorkę. Uważajcie, bo gdy przekroczycie próg Domu Sióstr Hollow, nie będzie już odwrotu. I tutaj mamy oczywiście nawiązanie do samego tytułu zagranicznego, czyli House of Hollow. Hollow to jednocześnie i nazwisko sióstr głównych bohaterek tej historii. Ale Hollow ma jeszcze inne tłumaczenie w angielskim i w sumie te tłumaczenia są różne, ale chodzi tutaj, że Hollow to jest coś jakby takiego pustego, puste, głuche, takie wiecie, taka jakby pustka. Nie ma dobrego polskiego odpowiednika i też myślę, że no tutaj nie było opcji, żeby ten tytuł tak jeden do jeden przetłumaczyć na polski. Także moim zdaniem Dom Sióstr Marnotrawnych to jest tutaj bardzo dobry i tak taki inny odpowiednik tego wszystkiego, który dobrze oddaje klimat tej książki. Jeśli chodzi o fabułę, naszymi głównymi bohaterkami są trzy siostry Hollow, Iris, Grey i Vivi. I narratorką jest Iris. Iris Hollow, najmłodsza z sióstr, ale muszę tutaj przyznać, że o ile faktycznie jej narracja była super w poznawaniu i o niej w sumie dowiadujemy się najwięcej, to najbardziej zaciekawiła mnie postać Grey Hollow, która była najstarszą z tych sióstr i właśnie tutaj też z nią jest związany pewien case tej całej fabuły. Wszystko zaczęło się od tego, że te trzy siostry, gdy były małe, pewnego dnia na zwykłej ulicy gdzieś tam w Szkocji, bo właśnie tutaj akcja dzieje się w Szkocji, nie dokładnie chyba w Edynburgu. Tam się Edynburg w pewnym momencie pojawił, ale one bezpośrednio chyba w tym Edynburgu nie mieszkały, ale ten taki wiecie klimat Dark Academia, tutaj to jest jeden do jeden, naprawdę. To tam jest idealnie oddane moim zdaniem. Nasze trzy główne bohaterki po prostu zniknęły, gdy były małe, gdy były dziećmi, zniknęły na miesiąc, wyparowały, nikt nie wiedział, co się z nimi w tamtym momencie stało i nagle po miesiącu wróciły. Niby wróciły takie same, nic się z nimi nie zmieniło, ale tak naprawdę to szybko ich rodzice zauważyli, że coś jest nie tak, bo zaczęły im rosnąć białe włosy, zrobiły się chyba czarne oczy, już tam te cechy ogólnie wyglądu. Dużo jest takich opisów w tej książce, które Wam jeszcze pogłębiają ten cały świat, a najbardziej to nigdy się nie spotkałam z takim czymś jeszcze w książce, że jest bardzo duży nacisk postawiony w tych opisach na przykład na zapach, to co czuje główna bohaterka, że wiecie, zmysł, węchu i też w sumie, no bo wiadomo, opis, to co nas otacza, zmysł wzroku, to jest obvious w książkach, ale zapach jednak nie zawsze jest aż tak bardzo istotny, a tutaj to jest tak dobrze oddane, że gdyby czytać tą książkę w jakimś kurde, nie wiem, lesie z jakimś mchem na drzewach, to by był już jakiś całkiem damage i to by był już totalny slay. Także pod tym względem uważam, że to jest książka idealna na jesień, dlatego że to się wszystko da jeszcze bardziej tak poczuć przez to, bo klimat po prostu, który Was wtedy otacza, tak wiecie, oddaje. A gdy ja ją czytałam latem, to było gorąco i chciałam poczuć tak jeden do jeden to, co się tam działo, ale też momentami no nie mogłam, bo pogoda na to nie pozwalała.
Dobrze, i od czasu naszego powrotu Sióstr Hollow niby wszystko jest tak jak zawsze, ale zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Oprócz tego po kilku latach, gdy Gray i Vivi są już dawno po liceum i tylko Iris w sumie została w tym liceum, to najstarsza z sióstr, czyli Gray, znowu znika. I Iris postanawia, że musi zacząć jej szukać, bo nie wie, gdzie jest jej siostra. One ogólnie są wszystkie tak dosyć ze sobą mocno połączone, dosłownie jak takie bliźniaczki. Jest też coś takiego, że bliźniacy odczuwają jakby, że gdy coś się stanie z jednym, to ten drugi to czuje. Nie wiem, czy to jest prawda, no bo nie mam bliźniaka, ale jest taka teoria. Więc tutaj to wyglądało podobnie w ich przypadku. No i tam potem jest akcja, akcja, akcja i jeszcze raz akcja w poszukiwaniu najstarszej z sióstr. To, co też mi się bardzo podobało, to sam fakt, że ona była zawsze opisywana jako dosłownie taka ikona, bo była modelką, była jedną z najpopularniejszych w ogóle modelek na świecie, więc to też jest dosyć taki fajny element w tym wszystkim. I potem zaczynają się dziać się trochę bardziej, powiedziałabym, paranormalne rzeczy, więc jeśli ktoś nie lubi takich elementów w książkach, właśnie jak te takie bardziej oderwane od rzeczywistości, to nie wiem, czy ta książka ma szansę, żeby mu się spodobać, ale myślę, że i tak warto jakby podejść do jej przeczytania. Dużo jest tam też takiego naturalizmu, dużo jest, nieraz się pojawia albo krew, albo coś, więc jeśli ktoś jest wrażliwy na takie rzeczy, to myślę, że też mogłoby być ciężko. I myślę też, że ta książka dobrze oddaje taki gotycki klimat. Gotycki to jest dobre określenie tego wszystkiego. A samo zakończenie to był totalny sztos i zakończenie to musicie tam po prostu od razu na jednym machu przeczytać, bo nie ma innej opcji, żeby to sobie w ogóle podzielić. I tam to już tak odwalone rzeczy działy, że to też był niezły tutaj hicior, także ja książkę od razu po jej skończeniu oceniłam 5 na 5 gwiazdek, nie wyobrażam sobie w tym momencie innej oceny. I mam nadzieję, że spodoba Wam się ona równie dobrze, tak. Tak samo jak mi. Więc tak to wygląda z House of Hollow. Będę Wam jeszcze o niej przypominać. Nie mogę się doczekać, aż zacznę działania patronackie u siebie. Tylko właśnie czekałam, aż się zrobi bardziej taka, wiecie, jesienna pogoda, bo niestety jak teraz było słońce, no to nie ma opcji. Serio, musi być taki mrok, półmrok, deszcz albo jakieś takie w ogóle bagna do tej książki, bo tam tego jest pełno. I najlepiej jeszcze jakieś owady. O właśnie, tam też nieraz były jakieś owady. Więc jeśli ktoś ma jakąś fobię, wobec owadów się boi, to albo mrówki, to to są tutaj triggery, które ja na razie wypisałam. Zobaczymy, jak to wypisze Winidia, wydawnictwo. Także w komentarzu możecie dać znać, ile książek Wy przeczytaliście podczas tych wakacji i jakie książki chcielibyście jeszcze koniecznie przeczytać tej jesieni, na przykład Dom Sióstr Marnotrawnych. To koniecznie. Ja się już z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu. Pa, pa! I druga książka, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to Kerry Soto Powraca, czyli najnowsza premiera książki u nas w Polsce od Taylor Jenkins Reid. Książki Taylor Jenkins Reid właśnie w tej konwencji, gdzie mamy no, celebrytów po prostu, osoby, które są popularne, no zawsze do mnie trafiały i ja bardzo dobrze się przy nich bawiłam. Ja w ogóle uważam, że to są jedne z lepszych książek, jakie kiedykolwiek czytałam, bo są oryginalne, a jednocześnie bardzo angażujące. Pomimo tego, że nie siedzę w danym temacie, to ja się świetnie przy nich bawię. Co prawda, Kerry Soto jest czwartą książką moją z kolei właśnie w tej konwencji, gdzie mamy do czynienia z... Tu akurat mamy do czynienia z tenisistką, światowej sławy tenisistką, taką, która odnosi już naprawdę zdumiewające osiągnięcia i ogólnie jest legendą w sporcie, właśnie w tym sporcie. Ale powiem Wam, że ta książka, ja nie wiem, tak bardzo do mnie nie dotarła. W sensie, ja starałam się do niej podejść jak do innych książek Taylor Jenkins Reid. Ja naprawdę chciałam poczuć to, co główna bohaterka i, wiecie, wleźć w jej skórę. Ale ja nie umiałam tego zrozumieć momentami jej zachowań. Ja mam na myśli, że były momenty, w których ja naprawdę współczułam jej. Ja jak pomyślałam sobie, że jak stanę na jej miejscu, to nie będzie... To nie, jakby nie dałabym rady i w ogóle to poświęcenie się sportowi, jakby to całe właśnie opisy tego, ile musiała się wyrzec, no szczerze mówiąc, no ja jestem pod wielkim wrażeniem. To w ogóle z tego co wiem, jest dosyć realistycznie przedstawione właśnie też osoby, które trenują sport i jakby widzą tych mistrzów i bardziej w tym siedzą, mówią, że właśnie tak to wygląda, także temu wierzę, ale mi zabrakło właśnie, żeby to
zostały ten portret psychologiczny tej bohaterki bardziej pogłębione, bo mam wrażenie, że czy to w Siedmiu mężach Evelyn Hugo, czy to w Daisy Jones and the Six, czy właśnie w Malibu Płonie, pomimo tego, że no mamy do czynienia, nie wiem, z jakimś filmem, czy muzyką i tak dalej, to ten portret psychologiczny tych bohaterów był bardziej pogłębiony i ja byłam w stanie bardziej się, wiecie, tak z nimi zżyć i bardziej ich zrozumieć. A tutaj mamy tyle tych opisów meczy i tych takich specjalistycznych rzeczy i tych treningów, że mam wrażenie, że w tym wszystkim Taylor Jenkins Reid zgubiła tę najważniejszą rzecz, która dotyczy jej książek i która, za którą więc większość osób kocha te książki. Czyli właśnie ten portret tego człowieka. No niby coś jest, ale to nie jest tyle, ile ja bym chciała. Ja ją ogólnie dosyć szybko przeczytałam, bo ja ją też czytałam podczas maratonu właśnie tego naszego 24-godzinnego, no bo ten styl pisania Taylor Jenkins Reid, on jest dosyć płynny i przez niego się tak naprawdę leci, pomimo tego, że temat i te mecze no, nie były dla mnie najciekawsze i momentami się nudziłam. To jednak szybko się te książki czyta, ale tak jak mówię, były przestoje, w których ja już miałam takie, dobra, ale możemy w sumie przejść do sedna, bo mam dość. Także tak to było w sumie w przypadku tej książki. Jak na razie to jest najgorsza książka Taylor Jenkins Reid, z jaką miałam do czynienia. Ja jej dałam ogólnie 3 na 5 gwiazdek i no przykro mi. Oczywiście to nie jest ten sam poziom, co na przykład Klon, o którym teraz mówiłam, bo nadal te książki uważam, że są bardzo dobre. Tylko nie trafiają do mnie. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś siedzi tak typowo w sporcie, to mam wrażenie, że bardziej do niego to dotrze. I ja w ogóle jestem bardzo ciekawa opinii Joanne the Siren, czyli naszej Joanny, bo ona jednak trenuje właśnie łyżwiarstwo i mam wrażenie, że do niej jakoś tak bardziej dotrze ta książka niż do mnie. A już w ogóle, jeśli ktoś trenuje tenis, to mam wrażenie, że będzie zakochany w tej książce. A właśnie, jeszcze powiem, bo wcześniej mówiłam o Klon. I ja ogólnie Klon wystawiłam 2 gwiazdki. Drugiemu tomowi też 2 gwiazdki, zobaczymy jak będzie z trzecim, ale jak na razie takie 2 gwiazdki. Raczej dobra zabawa i no wiadomo jak to, a tutaj właśnie 3 gwiazdki dla Kerry Soto. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy macie w planach Kerry Soto i czy już czytaliście Kerry Soto albo którąś z tych serii, bo jestem w ogóle bardzo ciekawa, co uważacie właśnie o Klon, między innymi, czy o Kerry Soto. Mam wrażenie, że to są takie dosyć głośne książki albo popularnych po prostu autorów, także wiecie. Także to tyle ode mnie. Ja się z wami już tutaj żegnam w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał i cześć. Druga książka to Kerry Soto powraca, czyli najnowsza książka od Taylor Jenkins Reid. Ja wiem, że mówiła też o niej Pola, dlatego też tutaj nie będę się bardzo skupiała o fabule, ale mamy tutaj historię Kerry, która postanawia powrócić po 5 latach przerwy do wyczynowego, zawodowego tenisa, aby obronić swój tytuł. Co mnie trochę zaskoczyło, to to, że przez pierwsze 100 stron tak naprawdę mamy historię tego skróconą, oczywiście, jak Kerry trenowała od dziecka, jak wyglądało jej życie, jak ją trenował ojciec, co całą tą pierwszy etap jej kariery mamy opisane na pierwszych 100 stronach. Ja myślałam, że my się od początku skupimy na podwrocie, ale jednak nie. Z drugiej strony było to bardzo fajne, bo w momencie powrotu Kerry widzimy ten kontrast pomiędzy i tym, jak ona zachowywała się przed, jak zachowuje się po powrocie, jak cieszyła się zwycięstwami, jakie były jej emocje podczas zwycięstw i podczas meczy przed przejściem na emeryturę i po powrocie z emerytury. Więc to jest bardzo fajny kontrast i bardzo mi się to podobało. Przede wszystkim bardzo mi się podobało też ukazanie różnicy pomiędzy podejściem kobiet a mężczyzn w sporcie do powrotu Kerry Soto na kort. To było bardzo ciekawe i to jest coś, na co zwróciłam uwagę. I to jest coś, co mi się spodobało. Jednak zgadzam się tutaj z Polą, że jest to książka Taylor Jenkins Reid, która nie podobała mi się tak jak inne. Daisy Jones absolutnie uwielbiam, 7 mężów Evelyn Hugo absolutnie kocham, a Kerry Soto nie zostanie ze mną, tak? Ona nie wywarła na mnie takich emocji, nie... Oczywiście końcówka, wiadomo, to jest coś, co Taylor Jenkins Reid umie robić, ale całościowo bardzo, ja też wiem z drugiej strony, że Daisy Jones skupia się na muzyce i mamy tam proces powstawania płyty opisany, że Evelyn Hugo skupia się na filmach i tam też mamy dużo wtrąceń stworzenia filmów i tak dalej. A w Kerry Soto skupia się na tenisie, więc mamy tutaj bardzo dużo tenisa, mamy opisy meczy, ale mało poznajemy Kerry. A nawet jak poznajemy Kerry, to ona jest taką osobą, taką postacią, którą moim zdaniem jest bardzo trudno polubić i w sumie jak myślałam o tym, czytając tą książkę, to też myślę, że w sumie Daisy Jones albo Billie, oni też są takimi charakterami, którzy
nie są do polubienia tak naprawdę. To nie są pozytywne postacie. Oni nie robią dobrych rzeczy. Oni są tacy morally grey, bym powiedziała. I Kalisto to jest też taką postacią, tylko w Kalisto to jakoś mocniej to wybrzmiewa. O ile Daisy i Billiemu ja kibicowałam strasznie, to do Kani jej droga nie zbudziła we mnie żadnych większych emocji. To, czy wygrywała, czy przegrywała, nie miało na mnie absolutnie żadnego wpływu. Jakoś nie czułam się takiej, Jezu, ona musi wygrać, ale super, po prostu nie mogę się doczekać, jestem ciekawa. Muszę oddać też to, że styl Taylor Jenkins Reid naprawdę bardzo dobrze się czyta i czyta się go szybko i lekko. Tylko w przeciwieństwie do Daisy Jones, gdzie byłam w stanie, albo w Evelyn Hugo, pochłonąć tę książkę na dwa razy, tutaj ona mnie troszeczkę męczyła i miałam po prostu takie, dobra, już starczy tenisa na jeden dzień. Bo o ile tenis jest ciekawym sportem i oczywiście nie uwłaczam temu sportowi, to po prostu to nie jest coś, co zagrało dla mnie i o ile ja też nie jestem taką ogromną fanką muzyki albo filmów, żeby porównując tak jakby ilościowo, tak jakby do tego, ile było tenisa i na przykład muzyki w Daisy Jones, to tam o wiele bardziej mnie to zaintrygowało i zaciekawiło niż tutaj ten tenis i mecze. Tak samo relacja Kari z Bołem, który z nią trenuje. Nie wiem, tutaj po opisie miałam wrażenie, że będzie coś takiego super ciekawego i takiego magnetyzującego. Tak nie do końca było, więc troszeczkę ta książka mnie rozczarowała. Nadal się dobrze przy niej bawiłam i świetnie się ją czytało. I historia jest ciekawa, intrygująca, chociaż myślę, że z całego tego Mikriwa uniwersum jest to naprawdę najsłabsza pozycja. Jeszcze jest przede mną Malibu Płonie, więc przekonamy się. No ale niestety Kalisto to dostaje ode mnie 4 gwiazdki. Może jak trochę emocje opadną po skończeniu, to zmienię zdanie, ale niestety na razie Kalisto to po prostu nie chwyciła. Trochę jest to rozczarowujące, bo jednak do tej pory wszystkie książki Taylor Jenkins Reid trafiały prosto w moje serduszko, no ale niestety bywa i tak, jest to nadal pozycja bardzo dobra, po prostu nie jest dla mnie ona wybitna. I to było już wszystko w tym filmie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się już niedługo, a Wy pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link afiliacyjny do księgarni grupy Foxal.